Siemka, tutaj Krycina. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić jakiś fajny efekt mrażnego napisu w Gimpie. Otwieramy Gimpa. Klikamy plik. Nowy. Wymiary, obojętne, podstawowe. Tak. Zaznaczamy. Piszemy na początku. Piszemy. No, to musimy napisać. Piszemy, co chcemy. Dobra, będzie tak. Wybieramy własną czcionkę, jaką chcemy. Ja to sobie pobrałem. Polecam, fajna. Podam stronkę. Tak. Powiększymy trochę. Ach, na środek. O, mniej więcej. No. Okej. Okay. I teraz jeszcze, żeby trochę powiększyć. Teraz trzeba zrobić filtry. Nie, przepraszam, tutaj tak. Kanał alfa na zaznaczenie. Bierze pędzel. Tak. Skala, o, tak 1:30, no. O. Ten, o, dobra, 1:26. Największy, najlepiej. Wybieramy kolor, ja bym polecał zielony. Tak, zielony? O, zielony. Tutaj na dół. Na górę bym polecał czerwony. I to jest fajny efekt z tego. Tak. A jeśli zrobiłem, mogę od razu całe napisać czerwono. No, ale dobra, jak jest, to jest. I teraz filtry. Alfa na logo. Mroźne. Tutaj bierzemy, no to na traf przypadkowy, no nie będzie 101. I wyjdzie Wam tak. O, to fajny obrazek, polecam. To chyba by było na tyle. No. Komentujcie, subskrybujcie. Mam jeszcze inne filmiki, zapraszam do obejrzenia lub polubienia. Nie zapomnij zostawić swojej oceny pod filmikiem. Cześć!